Jedziemy sobie teraz taką traskę, słuchajcie. Jedziemy sobie Islandią przez tunel, który wam pokazywałem wcześniej. Za chwilę do niego dojedziemy. I w tym tunelu będzie bardzo ciasno. Kiedyś tam pojechałem sobie innym ładunkiem. Dużo większym co prawda niż ten tutaj, ale nie dało się tam w ogóle wjechać. Tam było zdecydowanie za wąsko. I są podejrzenia, że nawet ten zestaw się tam nie zmieści. Mamy do dojechania tam jakieś 300 km czy coś takiego. Tak, śmiało, możecie wyprzedzać. Wiecie, gdzie tam skręcimy, nie? Skręcimy sobie w pewnym momencie na ten tunel. Ja będę jechał taką prędkością do 90 km na godzinę. Za moment zaczną się dosyć mocne zakręty, więc i tak więcej raczej nie pojedziemy. Ja będę sobie może jechał tak 80. Nie, to jeszcze nie tutaj. Tutaj mamy tylko takie oblodzenie. Jest bardzo ślisko i można wypaść. Kurde. No i proszę. Dobra, chłopaki, jedźcie, ja was dogonię. Na spokojnie. Czy można ze mną jeździć na multiku? Jasne, że tak. Przecież te ziomeczki ze mną właśnie jeżdżą. Ze streamka, no ja. Tu mamy roboty. Pamiętam, jak tutaj utkwiłem. Jechałem tu gabarytem. O kurde, tu było grubo. No. Finalnie ciężarówka wyleciała mi w kosmos. A nie, tam lokomotywa utkwiła. Gościu nie mógł podjechać z lokomotywą tutaj. Nie mam lekki ładunek, to sobie poradzę, ale z lokomotywą faktycznie mogło być ciężko. Musimy się najpierw na tym śniegu rozpędzić. Tutaj jak ktoś nie ma napędu 6x4, to może mu być bardzo ciężko się rozpędzać. No i kontrolować ciężarówkę. No i ciężko w ogóle podjeżdżać. A tam dalej, na tej drodze, którą teraz jedziemy, będzie kilka naprawdę trudnych podjazdów. Będziemy też jechać przez wodę. No i pytanie, czy my w ogóle tym tunelem przejedziemy, nie? Zbliżamy się już i wydaje mi się, że to jest nawet tunel jednostronny. Może być. O kurde. Nawet nawigacja nas tu nie kieruje. 3,5 metra. Trochę zły kąt tutaj mam, ale może jakoś wjadę. Patrzcie, jak wąsko. Przeliczam trasę. Dobra. I wyjechaliśmy przez ten kawałek. Chyba jeszcze dalej będzie jakiś, nie? W porządku. Znajdziemy inną trasę. Zawróć, jeśli to możliwe. Nawigacja tak jakby nie widziała tej trasy. Ale tam mieliśmy... A gdzie jest reszta ziomeczków? Gdzieś zostali z tyłu. Nie wiem, czy się... Może się nie zmieścili w tym tunelu, nie wiem. W porządku, znajdziemy inną trasę. Zawróć kiedy... Jeszcze chyba jeden kawałek dalej tunel będzie. Ja myślałem, że to cała tutaj droga, to będzie jeden taki długi tunel. Tak.
tak jak jest zaznaczone, od ikonki do ikonki, nie, tego tunelu, ale chyba zaraz będzie wjazd następny. I po drugiej stronie, jak wyjedziemy, to będzie chyba jakieś jezioro, bo tam już kojarzę te rejony. Zawróć, jeśli to możliwe. W porządku, znajdziemy inną trasę. Zawróć. Ktoś tam został z tyłu. Wszyscy zostali. O kurde. Zawróć, kiedy będzie. Nie, no króciutki tunel jest, ale wąski. Ja tutaj próbowałem z gabarytem wjechać. Okej. Nie no, jakoś przejechał. Zobaczymy resztę ludzi. Nie było źle, nie? Z takim... O kurde, na kamień wjechałem prawie. Z takim ładunkiem delikatnym. Znaczy delikatnym, małym. To jest okej, ale z większym to może być problem. Jakby ktoś jacht tutaj transportował, no to już mógłby nie przejechać, nie? Idziemy kawałek dalej i tutaj już mamy jeziorko zamrożone, ale to jeszcze nie wszystko, bo dalej będziemy mieli cały czas praktycznie taką drogę. Mimo wszystko nawigacja prosi nas, żebyśmy jechali inną drogą niż teraz. Ciekawe. Może po prostu nie ma tej wygranej, nie? Czy coś? Tutaj nie mamy łańcuchów. Przeliczam trasę. W tej ciężarówce szkoda trochę, mogłyby być takie opony z łańcuchami, nie? Pączek się chyba wywalił. A nie, jedzie, dobra, wydawało mi się, że się wywalił. Tu mamy kawałek przez wodę przejazd, albo przez... Nie, tu jest most, dobra. Przez wodę chyba będzie gdzieś dalej, czy coś. Coś tu było takiego. Znajdziemy inną trasę. Ty, ja jestem ciekawy jednej rzeczy. Tu jest jakiś wjazd na górę. Zobacz. Idziemy? Zobaczyć? Nie? To coś jest. Czekaj, ja zostawię tu naczepę. Poczekam przy okazji na wszystkich. I spróbuję tam wjechać. Zobaczymy, czy się da. Tu jest jakiś wjazd, ja go chcę obadać. Nie wiem, czy się da w ogóle. Może jest zablokowany. Ty patrz. Co jest, ty? Idziemy zobaczyć. Dawaj, to skania jest. Co to ty? Widzę tam chłopaków z daleka, jak jadą. Fajnie to wygląda. Dobra, podjechałem. Co tu jest na górze? Ty, patrz. O. Blokadę dyferencjału dałem.
O-o. Koniec trasy. Ale da się wjechać, to jest spoko, nie? To jest naprawdę fajne. Teraz jak tu zawrócić? Czekaj, ja muszę tutaj... Ja mam skilla w tym. Cześć. Ło, ty, bo mi się tu... O, dobra, złapała przyczepność, jest dobrze. Także tu można zrobić zlot, he? Fajne miejsce, podoba mi się. I drift. Fajna miejscowa. No powiem szczerze, że zawiodłem się co do tego tunelu tam wcześniej. Ale to jeszcze nie koniec naszej drogi, bo tu po drodze będzie jeszcze kilka ciekawych rzeczy i podjazdów zwłaszcza. Ale myślę, że jak podjechałem przed chwilą pod coś tak stromego jak tutaj, to raczej nic nam nie grozi. To jednokierunkowa, dlatego GPS szaleje. A może być, no. Może ten fragment jest jednokierunkowy akurat. Ej, faktycznie, bo znaki są tylko w jedną stronę. A tam tu i tak nikt nie jeździ, dobrze jest. Faktycznie, to może tak być. Jedziemy pod prąd. Trudno. 700 km pod prąd będziemy jechać. Nie no, bez przesady. O, i już wyznaczyło nową. I tu będziemy mieli też ostry podjazd. Za moment. Taki kanionek fajny. I tu chyba będzie bardzo ślisko. Ale nie jest chyba tak źle, kurde. Jak ta Scania dała radę tam podjechać, to tutaj to już jest luzak, nie? Czekam, bo znowu zostali z tyłu ziomeczki. Ja sobie tu jadę jak chcę, a oni, wiesz, próbują się dostosować, to ciężko jest, tak? Dobra, znalazłem już nową trasę, teraz już tą odpowiednią, na szczęście. Tu jakiś zestaw się chyba rozwalił. Gościu z frezarką jedzie, ale na szczęście z góry... Wow! Ale na szczęście z góry. Więc jemu jest łatwo. Gdyby jechał pod górę, no to nie wiem, czy by dał radę 44 tony ciągnąć pod górę. I czeka na coś, nie wiem na co. Zaraz zobaczymy. Może właśnie na nas czeka, żebyśmy przejechali. Ale stanął sobie ładnie z boku, więc na spokojnie. Ty, przed nami jedzie jakiś wielki konwój. O kurde, co to się tu dzieje? Zjeżdżają tam z góry, widzicie? Jadą tam, na przodzie. Jakiś spory konwój tutaj trafiliśmy. Nieźle uzbrojona ta ciężarówka była. Dobra, na zakręcie może nie pchajmy się wszyscy naraz, niech tamci przejadą najpierw. Dzień.
niech sobie przejedzie wolwiakiem. Mamy jakieś... Dobra, niech jak jadą z góry, już są rozpędzeni, to niech jadą, nie? Ło! Kurde, szalony. To Chińczyki jadą. Jezu, co mi się tam stało? Jak wyskoczył, nie? Ty tam wyżej też jakiś konwój, co oni tak? Ile osób jedzie tutaj w konwój? No spory był, naprawdę bardzo duży konwój. I jeszcze przed nami jedzie tak z 5 zestawów. Tam widzę. Jakichś innych graczy w ogóle. O, ciężko. No tu już 22 tony i słaba trakcja dają o sobie znać, nie? Chowaj się, chowaj się. Dobra, tu mogliśmy się normalnie minąć. Także nie ma spiny, ale... Ja tu doganiam chyba coś większego, chyba frezarkę doganiam. Tam jedzie. I ona ma tam podjazd taki dosyć ośnieżony i śliski bardzo. Więc nie wiem, czy nie będziemy musieli jej wyminąć za moment. Oho. A, ten jeszcze lokomotywę tu ma i z tyłu jakiś gościu go pcha dodatkowo. Ten z lokomotywą nie może się tu ruszyć. On ma 61 ton tutaj. Ale wieje tu. No i dobra, dogoniliśmy jakiegoś ziomeczka, totalnie randomowego gracza. Co tu się wydarzyło? A on chyba zjechał. Tak, on chyba na kogoś czeka. I tu już mamy odśnieżone kawałek. Jedziemy. Ale paliwa mamy bardzo mało. Spalanie nam podskoczyło o 5 litrów. Średnio. Średnie spalanie podskoczyło nam o 5 litrów. Teraz będziemy mieli cały czas praktycznie taką drogę szutrową, jakby, czy coś takiego. Ale zostało nam do celu 319 km, czy 318 nawet. Więc jak będziemy jechać sobie taką cały czas stałą prędkością, to nie będzie źle chyba. O kurde, jakie zawiasy.
Powinni coś takiego zrobić, żeby można było widzieć właśnie z dużych odległości te ciężarówki. To tak w takich miejscach jak na drodze śmierci to by było super. Albo ostatnio uczestniczyłem w konwoju w ATS-ie. No i tam było dużo tych ciężarówek, nie? A widziałeś przed sobą tylko raptem 4 i tyle. A wiesz, cała autostrada była tych ciężarówek, na przykład. Zobaczcie, jak pusto tutaj jest. Nic nie ma. I najgorsze jest to, że nie ma też stacji paliw, a paliwa zostało mi... no 160 litrów. Bardzo mało, ale już nie powinniśmy mieć śniegu, więc... będziemy sobie jechać spokojnie i najprawdopodobniej będziemy też dużo zjeżdżać z góry. Teraz. Więc może nie będzie tak tragicznie, zobaczymy. Stawimy sobie tempomat może tak na 50, 55 km na godzinę, 60, coś takiego. 60, nie? I powinno być super. Okej, okay, to siedzi sprzeciwka. Jakiś pilot. No i pojawił się jakiś kolejny konwój. Sporo graczy tu jeździ, trzeba przyznać. A co to tu? Korek. Ktoś tam się zablokował, na amen. Co to? Tam dwie... jedna w drugiej ciężarówka jest. No dobra, wyjechali jakoś. Ło! Widzicie to? Ty, to jakiś trudny teren jest. No właśnie, tu możemy przetestować wysoki prześwit w mojej Scanii. Zahaczy się czy nie? Po drodze nie ma żadnej stacji benzynowej, no kurde, lipa jest. Ale przynajmniej poczekamy na całą resztę, nie? Dobra, zobaczymy, o co tu chodzi. Oni się tak jakby zahaczają z prawej strony, czy coś. Spróbuję trochę bardziej od lewej zaatakować. Dziaś! Człowieku, to Scania jest.
Jak tam reszta? O! Śmigłowiec się trochę zahaczył. Poleciał elegancko. Następny. Zahaczyli się tam. No, trzeba uważać. Tu jest ciężki teren. Jedziemy. No, paliwa jest za mało. Niby pokazuje nam 400 km zasięgu, ale to raczej tyle nie będziemy mieli. Zaraz zobaczymy. Ale wyskoczył. O, już wjeżdżamy na jakąś chyba lepszą drogę nawet. No, tutaj jest taka bardziej ubita, lepiej się tu jedzie. A tutaj to już chyba na spokojnie. 200 km do celu. To spróbujmy trochę przyspieszyć. Tak, do 70 powinno być ok. Czy starczy wachy? Oj, właśnie chyba nie. Będę musiał dzwonić po pomoc. Może być ciężko. Kurde, jaki teren w ogóle, nie? Dla europejskich ciężarówek, daj spokój. Tak. 323 km zasięgu, 211 km do celu. Ciekawe, czy faktycznie tyle wystarczy. 110 litrów. Może starczy na styk? No, ten teren jest właśnie też trudny pod tym względem, że tu w ogóle nie ma żadnej stacji benzynowej, nie? Musisz sobie radzić. Dopiero przy końcu tej drogi jest jakaś stacja. Już mamy lepszą drogę trochę. Tak, już rezerwa. Tu jakbyśmy zjechali sobie na lewo teraz, jest taka droga, zaraz będziemy mijać. To jest bardzo fajna droga aż do samego wybrzeża i bardzo szybko się tam jedzie, bo się jedzie cały czas z góry. Także wydaje mi się, że to może być nawet najwyższy punkt całej Islandii. Bardzo, bardzo możliwe. Jakieś uszkodzenia mam? Chyba nie. Małe, 3% możemy zaraz naprawić ciężarówkę. I pyk. 290 zasięgu, 170 do przejechania. No to może wystarczy tego paliwa. To region Rosji? Nie, jesteśmy teraz na Islandii. I chyba będziemy zjeżdżać dużo teraz z góry, więc może tego paliwa nawet dalej wystarczy niż... Może nawet nie hamujmy.
wyłączmy ten tempomat, żeby mi ciężarówka nie hamowała tak jak teraz. Niech ona się tu rozbuja. O, wyłączę tempomat, cyk. Niech ona się tutaj rozbuja. Niech mi tego paliwa nie kopci, nie? O kurde, ktoś przeciwko. Oh shit. Kurde, mało brakowało. Tu już mamy asfaltową, ładną drogę. I mamy z góry. Ja tutaj nie cisnę gazu w ogóle. Tak, tutaj możemy nawet... A spróbuję na luz wrzucić. Niech się buja, nie? Ciężaróweczka. Spalanko będziemy mieli teraz mniejsze. 2 litry na 100 km na luzie. A na sprzęgle? To samo w sumie, nie? Nie ma znaczenia. Dobra, 97 litrów. Kurde, musimy zaraz skręcać. Będziemy musieli się rozpędzać. O to mi chodzi. Szlak. Ale może tam też będzie z góry, nie? Jak tak będziemy oszczędzać paliwo, to może powinno nam wystarczyć. Litry. I znowu będzie... O, jest stacja benzynowa. Ciekawe, czy bym dał radę dojechać na tym zbiorniku. Zostało mi 80... Ile? 82 litry. To może nie tankujmy tutaj. Spróbujmy dojechać na tym zbiorniku. No niby zasięg pokazuje mi 200 km, więc powinno być cudownie. Zjedź pierwszym zjazdem. Dobra, w razie czego? Ja sobie tu zapiszę grę przy stacji benzynowej. Kurde. Ale chyba tam będziemy mieli pod górę zaraz. Zapiszę sobie tutaj grę, jak mi zabraknie paliwa, to po prostu sobie tutaj wczytam i tyle, nie? Fajne były te tereny. Teraz jesteśmy po tej stronie Islandii, gdzie nie ma śniegu w ogóle. Jest bardzo ładnie. Na spokojnie możemy sobie tutaj śmigać. Nie musimy się stresować jakimś tam śniegiem i innym dziadostwem. I chyba będziemy mieli jakiś tunel, bo coś tam widzę na mapie takiego niepokojącego. Chyba tak. Chyba jakiś tunel tam będzie. 70 litrów ropy. Powinno wystarczyć. Tu mamy kawałek z góry. Co to tam jest? I na luzik. Przygotuj się do skrętu w prawo. Co? A, że tu niby jest taki tunelowy wiadukt, tak? Okej. Na luzie jadę. I z góry.
O, jest i Maras. Skąd on się tu wziął? On pojechał zupełnie inną drogą. Skąd on się tu wziął? On pojechał chyba tam naokoło tej mapy, tak to wygląda. Albo nie wiem, skąd on się tu wziął. Ale dobra. Na oparach tego paliwa jadę? No jak na oparach, jak 54 litry jest. To 50 litrów to masz pełny zbiornik w tym, w samochodzie osobowym. Dobra, rozpędziłem się. Tam mamy kawałek pod górę zaraz. Znowu zrzucam na ten, na neutralny i zobaczymy, co będzie. Eco driving uskuteczniam. Oh, shit. Za ostry zakręt. Jak tam? 15% uszkodzeń. Cholera. No to masz swój eco driving, chłopie. Ło, ale poleciała, ale patrz, przeżyła, nie? To jest ciekawe. Kurde, tak niewiele brakowało, no. Dawaj, to Scania jest. Nie będziemy się tutaj mazać w jakimś rowie. Wyjedzie sama, nie? 40 litrów paliwa zostało. Ciekawe, czy w tym ETS-ie faktycznie jest tak, że jazda na luzie destabilizuje ciężarówkę na zakrętach. No, na pewno hamulce powinny być mniej skuteczne, nie? Wyjedziemy na neutralnym, bo nie hamujemy silnikiem wtedy. No, starczyło tego paliwa. Pokazuje 94 km zasięgu jeszcze. Ale ten zasięg znacznie spada, jak jedziemy ostro pod górę, jak teraz. I spadło nagle o 10 km zasięg, jak dodajemy ostro gazu. Przygotuj się do skrętu w prawo. 27 litrów. I no, nie wiem, czy stąd wyjadę. Cyk. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jeszcze tu zaparkować. Niektórzy wytrwali, inni nie. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Jeszcze musimy mieć paliwo na manewrowanie. Ale tutaj dużo nie zajdzie, nie? Tylko troszeczkę. Panie, ale żeś zjechał. I gotowe. Patrzcie, jakie parkowanie. No co? Tak też można. Elegancko, dobra. Doskonała dostała, zobaczcie. 103 tysiące złotych. Zadowoleni są. No i pięknie. Tak, wypadałoby kupić garaż. Gdzieś tutaj.
Poczekaj, ja zobaczę tylko. Gdzieś sobie tu kupimy, nie? Garażyk fajny. Ty tu jakiś port? Co? Fajne. Dobra, kupimy garaż. Gdzieś tu może. Duży czy mały? Ile duży kosztuje? O, duży. No to kupimy duży od razu. Na Islandii czy mały? Mały kupimy. Po co nam na Islandii taki duży? Tu sobie kupimy garażyk. Czy tu może? Nie, no tu. Cyk. I pięknie. Ciężarówki. Czy możemy kupić jakąś ciężarówkę nową? Wiecie co, następnym razem chyba sobie mana będziemy testować. Bo ja manem to jeszcze nie jeździłem. Kup online, zobaczmy. To może TGX XL. Na przykład. Personalizacja. Fajnie to wygląda. Zobaczmy. 6x4. Pyk. 500 konia. No powiem wam, że malutko. Dwanaście biegów. Ekskluzywne. Pyk. Fajna, fajny środek ma. Podoba mi się. Malowanko. V8. Jak to będzie brzmieć? Co to za tampon tutaj? Okej. Okay. Czekaj, ile to mnie będzie kosztowało? Stać mi, kurde, dawaj. Co my tu zrobimy? To brzydkie jest. W tym aucie to nie pasuje. A szkoda. Zderzaki. No nie ma tu za dużo opcji, co? To też brzydko. Nie, tego też nie chcę. I co, i tyle? A w środku? Tu możemy jakieś pierdoły dać, kubek. No, też taki środek niezbyt, nie? Tu możemy dać jakieś 3 punkciki. Kubek z Mercedesa. Telefon albo kanapkę. No tak powiem wam, bida tu w środku. Ale dobra, no niech będzie. Co tam jeszcze możemy zrobić w nim? No tutaj trochę bida. Ale trzeba przetestować i to, nie? Będziemy mieli takiego woła roboczego. Euro 6 też kupimy, na spokojnie. Pyk. Pyk. I niech coś się tam dzieje, nie? Tego jeszcze kupić. Starczy mi kasy? Starczy mi. Ale to może następnym razem sobie kupimy. Mówicie, że ten jest nowszy, tak? Zobaczymy, co z nim można zrobić. Pyk. Transformersa można z niego zrobić, nie? Sześciobiegowa skrzynia, człowieku. Tu same sześciobiegowe? Co jest? A nie, to silnik, Boże, co jak? Tutaj skrzynia. Nieważne. Dawaj 16-biegową. Tu jeszcze lepsza kierownica jest. I środek. Ale nie ma fajnych malowań do niego. Jak to tak? Jak to tak?
A, tu jest dużo opcji, no. Mieliście rację. Jest tu dużo rzeczy. No. No trochę tu jest rzeczy, faktycznie. Duże, nie? Duża ciężarówka. Chyba, kurde, najdłuższa. O, ale fajny ten. Fajna osłona. Ty, fajny. To nie. O, ej, fajnie wygląda, nie? Najpierw w tym starym pojeździmy, a potem sobie weźmiemy jeszcze tego. Patrz, ile rzeczy można tu pozmieniać. Spoko. Widziałeś? To już mamy. I środek. A w środku też szału nie ma. I tyle. Jeden kubek dajesz i po sprawie. Ta. To jako poducha. I tyle. Ej, no za dużo tego nie ma. Ile to kosztuje? 1 400 000 musimy sobie przygotować na ten zakup, nie? Ech. Nie no, dobrze to wygląda, faktycznie, bardzo mi się podoba. 640 koni, tak? Tak, 640 koni, to jest spoko. To jest wystarczająco. No, teraz będę się bujał manem trochę innym. Tą skaniuchę da się pracownikowi jakiemuś. Przesiadam się na mana. Tak, skanią zrobiłem 9000 km. Najwięcej zrobiłem 93 000 wolwiakiem. A nie, to w sumie może nawet nie ja zrobiłem, tylko pracownicy moi, nieważne. Dobra, siądź za kółkiem. Wersja XXL. Na razie tylko 12-stopniowa skrzynia biegów, ale później jeszcze sobie popatrzymy, co tam można sobie porobić. Trochę, może tak. Okej. No i pięknie. Zobaczmy. Fajnie brzmi. Dobrze to wygląda. V8, cyk. No ale ten nowszy też będzie fajny, nie? Spoko opcja. Dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj na dzisiejszym streamku. Następnym razem zagramy sobie w Mudrunnera. Myślałem, że dzisiaj jeszcze się wyrobimy, ale już niestety zabrakło czasu. Także co, trzymajcie się, na razie, hejka.